Dobra. Słuchajcie, jest październik. Sorry, listopad. A my jesteśmy na lotnisku. I nie lecimy w ciepłe kraje, bo mamy za dużo ciepła. I gdzie lecimy tym razem? Pierwszy raz do Niemiec, przynajmniej ja będę pierwszy raz w Niemczech. Także super. No już kiedyś byłem, ale tak stricte w środku Niemiec to jeszcze nie byłem, więc zobaczymy sobie, jak wygląda to miasteczko. I jest jeszcze mała niespodzianeczka, więc zostańcie do końca i oglądajcie. Nowe miasto dla nas, Frankfurt. Zapraszamy do oglądania. Fajne lotnisko, zawsze są takie te dziwne rzeczy. Zobaczcie, wielki tik-tak, w środku małe tik-taczki. I zawsze te niespotykane smaki. Drugi raz lotem, przynajmniej ja drugi raz lotem, Paulin to już któryś raz lotem. Na szczęście nie odwołał, więc jest już jeden plus. Pierwszy raz lecimy. Ja przynajmniej lecę takim małym samolotem, zobaczcie, są dwa miejsca tylko. No jesteśmy. Jesteśmy, słuchajcie, w tym samolocie tak trząsło, że nigdy w życiu nie. Lecieliśmy pierwszy raz Embraerem, chyba to się nazywa. Embraer. No, takie te... Ale naprawdę trząsło, ale patrzcie, tam trząsło. Nie, że tak, to... No, podobnie, coś takiego. Już nie nagrywaliśmy, bo nie ukrywam, mokre ręce były, bo każdy no, stresowany. No, a ja w ogóle nie boję się nawet nic. No, jesteśmy w tym lotnisku w Frankfurcie, podobno jest jedno z największych lotnisk świata. Będzie to nasza rywalizacja dla naszego CPK. No, to zaraz zobaczymy, jak ono wygląda. Do tej pory byłem w Berlinie, pamiętam, wydawało mi się mega wielkie, było tak jak 25 razy Chopin. Niezłe, pierwszy raz takie coś widzę na lotnisku. Ja, zobaczcie jakie tablice stare, to takie niespotykane. Ale ostatnio takie tablice właśnie widziałem w Izmirze. Tu są nasze bilety z takiej turkusowej maszyny. I tak wygląda peron. Zobaczcie, tak wygląda dworzec we Frankfurcie. A chcę przypomnieć, że to jest tylko Frankfurt, to nie jest żadna stolica, ani jakieś mega, mega wielkie miasto. No ale muszę przyznać, że robi wrażenie. Naprawdę ten dworzec robi wrażenie, pomimo że on jest tak chyba specjalnie w starym stylu zostawiony. I tak właśnie wygląda, jest ogromny. Ale pierwszy raz będziemy mieszkać w takim właśnie hotelu zaraz przy dworcu. Podobno jest tutaj dosyć niebezpieczna dzielnica. Zobaczcie, wygląda płac kultury, o tamo. Dobra, to nasz hotel jest tutaj. Jak tutaj wchodzimy? Tutaj po prawo. Zobaczcie, w środku nawet ciekawie. Słuchajcie, minibar w pokoju podobam za free. Tu jest nasze siadanko. Czwarte piętro, fajnie. I jeszcze pani nam daje welcome to drink. Śmiesznie. Tam szykuje. Tutaj z tego właśnie wzięła. No więc mówiąc jeszcze raz, tu macie, zobaczcie, hotel Monopol, mamy free minibar, ciekawe, no internet wiadomo i tam jakaś Bundesliga jest też w cenie. Karty do pokoju, no i na dzień dobry mamy, widzicie, oryginalnego szampana. No i wystrój generalnie tego hotelu to naprawdę jest, no tak jak ci powiedziałem, tutaj nieraz pewnie w jakimś stoliku siedział jakiś Adolf. Dobra, się doczołgałem z tymi walizami. No i jest. I czuję się tutaj taki trochę, wiesz, taki gość już z tamtych lat. Tak? Czujesz tą epokę? Jeszcze brakuje mi takiego cylindra na głowie, takiego garniaczka i co? I takie cygaro i tak palić i tak siedzieć, tak kminić. A to jest za nowoczesne. Tak natomiast wyglądają korytarze w naszym hotelu. Zobaczcie, jakie schody. Troszkę mi się kojarzą jak w mojej szkole. Nie trzeba kartę wsadzić. Tak wygląda nasz pokój. Kurczę, są gzymsy nawet. O, fajnie, taki na stary styl. Jakiś browar, Pepsi. Jakieś pomarańczowe soki, woda, spoko. Bardzo fajnie. Szlafroczek, może to coś więcej jest niż sam pokój, może jakieś sauny, baseny są tutaj, czy nie? Nie wiem. Kurczę, ile programów. Nieźle.
No tak trochę jak takiej kamienicy się czuję. Ja też. Co ty mówisz? No tak, L'Occitana jest. Ty, może L'Occitan w Niemczech to jest taka, wiesz... zwykła firma była. Nie no, pokój no, na fajnie. No mówię, czuję się jakby był taki... Widok? Ty, ale za co tu jeszcze jest? Oczyszczać powietrza? Dobrze widzę? Słuchajcie, tutaj we Frankfurcie podobno najwyższych 15 budynków w Niemczech znajduje się właśnie w tym mieście. Ciekawa sprawa, nie? Zobaczcie, jakie mamy fajną okolicę. To jakiś hotel Continental. I takie o... Ogólnie jak wyszliśmy z hotelu, tak było widać właśnie z tych, tych kamienic, takie wielkie jakieś właśnie budynki. Pewnie to wszystko tutaj powstało z względu na te największe lotnisko w Niemczech, bo to jest tutaj największe właśnie lotnisko w Niemczech, we Frankfurcie. Tu macie właśnie tą biznesową dzielnicę, zobaczcie jak wygląda. Nieźle, jak na takie miasteczko. Weszliśmy do jakiejś galerii, chyba najdłuższe schody ruchome, jakim jechałem w życiu. Zobacz, jakie długie. Normalnie droga do nieba. Zauważyliśmy bardzo przykrą rzecz. Tu wszystko jest praktycznie chyba otwarte do 21:00. Bo gdzie idziemy, wszystko pozamykane. Ale zobaczcie, jest impreza. Fajne w tym naszym hotelu jest to, że mamy taki całodniowy catering. Mogę sobie przyjść na kawkę, ciasto, wody się napić i w ogóle. Na takie małe detale się sprawy patrzy jednak. I tak właśnie wygląda nasza okolica podczas dnia. Wczoraj wieczorem też jakiś debil dar mordę. Ten akurat się chwali tym, że znalazł portfel, albo ma swój własny portfel i jest pusty, żeby dać mu pieniądze. Standard i normalka w takich okolicach koło dworca. Ale fajnie wystają te budyneczki tak z góry. Kojarzy mi się trochę jak wychodziliśmy z naszego hotelu w Nowym Jorku. Też szliśmy taką ulicą między takim podobnym trochę miejscu. I tak daleko było widać takie właśnie drapacze szmur. I jesteśmy na dworcu. Podczas dnia wygląda tak samo jak i wieczorem. No jak widzieliście, wyszliśmy sobie do market, hale. To jest takie jest miejsce, gdzie jest od groma restauracji, jakichś różnych barów, kafejek. No sushi nawet jest. Jakieś rybny. No i widzicie, mamy 7 stopni na dworze, a tutaj ktoś sobie po prostu leży. Sporo tych bezdomnych, naprawdę. Ale tu są kontrasty. Zobaczcie sobie. Mamy taki budynek i od razu taki. A tam nowoczesność. Słuchajcie, Niemcy bądź Frankfurt też słyną z księgarni. Zobaczcie, jaka księgarnia. Pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro, czwarte piętro. Wszędzie książki. Trzeba przyznać jedną rzecz, że tutaj ludzie się nie kręcą jak w Warszawie, w innych państwach. Przynajmniej w tym mieście, po nocy. Bo jest to dosłownie grobowa pustka. Idzie się i spotka się czasem po prostu jakichś obcokrajowców. A tak spotkać typowego Niemca chodzącego po 19 na ulicy ciężko. Chyba, że w piątek albo w sobotę, niedzielę się to zmieni. Jesteśmy po drugiej stronie mostu i zobaczcie, jakie tutaj fajne miasteczko. Normalnie jakbyśmy byli nie tu, gdzie jesteśmy, tylko gdzieś w jakichś, kurczę, górach? Ja wiem. Wydaje nam się, że tutaj chyba jest życie jakoś wieczorem, bo tu jest normalnie wszędzie szatownia za szatownią. I normalnie jakbyśmy byli w innym mieście. Fajne bardzo miejsce. O, zobaczcie też tą uliczkę, jak śmiesznie wygląda. Mamy też flagę znanego na cały świat Oktoberfesta. Co to jest? No i słuchajcie, tak często mówimy o tym po prostu, że nam
te miasto przypomina Nowy Jork i takie też, tak też mają opinię ludzie inni. No zobaczcie sobie na ten most. Co wam ten most przypomina? Oczywiście to jest jakaś minigo wersja, ale to wygląda dosłownie jak Manhattan Bridge. Oczywiście mówię bez porównania, bo to jest jakaś mini wersja. Ale jak się idzie właśnie Manhattan Bridge'em albo tym drugim, jest też właśnie taki ładny widoczek na te wysokie budyneczki. No tutaj macie dokładnie datę, ile on trwa. No taki malutki, ale fajny jarmark. Już możemy powoli poczuć te święta. Słuchajcie, nie ukrywając, generalnie przyjechaliśmy właśnie po to, do Frankfurtu. Dokładnie na ten event. Dokładnie, tu. Dostaliśmy. To są mistrzostwa świata w tańcu, wszystkich styli, Red Bulla. No i tu jest właśnie, odbywa się finał światowy, bo było najpierw na szczeblu krajowym, każdy z jakiegoś kraju tam się kwalifikował. Dzisiaj przez cały tydzień były teraz tak zwane battles, czyli bitwy we Frankfurcie. I w sobotę jest wielki finał światowy Red Bulla właśnie, na który przyjechaliśmy. Dance Your Style, wszystkie style, nieprzewidywalna muzyka i freestylują ludzie. I jest jakiś tak Polak, fajnie, który dostał się pierwszy raz do szesnastki. Tak, będziemy mu kibicować, super. No. Jak nie wiecie, gdzie zawiesić swoją kłódkę, to macie tutaj fajne miejsce na to. Nasza wisi w Pradze. Zastanawialiśmy się przez dłuższy czas, gdzie zawiesić. Padło na Pragę, ale tutaj widać, że to też jest takie i to bardzo popularne. Kurczę, trafiliśmy normalnie na jakiś fan klub, jakiejś drużyny. Kansas City. Chiefs, Chefs, nie wiem, jak to się nazywa, powiem szczerze. Ale zobaczcie, oni przypłynęli chyba własnym tutaj statkiem, kurczę. Nieźle. Zdjęcia, sprzedają wszystkie te drużyny, jakieś ubrania. No, ale to ty, że tyle fanów ma jeszcze za drużynę, a pierwszy raz po prostu widzę i słyszę o tej drużynie. Ale Kansas to USA, tak? No tak, no. Nieźle. Zobaczcie, tu jest nasz hotel, a tu jakiś gość rosyjski. No szok normalnie. Przyjechaliśmy sobie dwoma przystankami tramwajowymi. Można i gdzie idziemy? 16, 17, właśnie jesteśmy przed Festhalle, czyli tutaj, gdzie odbywa się jutro i w sumie w tym tygodniu te wszystkie występy taneczne Red Bulla. Także idziemy zobaczyć, co dzisiaj jest. 16 i 17 skąd? Z dworca. Zobaczcie, jak się fajnie tutaj robią te burgerki. Ile ludzi na raz robi. No widzicie? Mamy kolę, która jest waniliowa i w ogóle jakieś inne smaki. Można sobie nacisnąć, lać ile się chce. Spoko. No i też zupełnie inne jeszcze są napoje tutaj dostępne. To mi się właśnie podoba generalnie w Five Guysie. Nieźle, trafiliśmy na tą ulicę, co jest w Amsterdamie. Tak zwanych... Jak to było? Czerwonych latarni? Czy jak to jest? Coś takiego, ale nie jest to tak bardzo pokazane jak w Amsterdamie, bo tam dosłownie stoją przy lustrach jakieś kobiety i się wyginają, ale jest tak tutaj dosyć dziwnie. Nie no, ale szczerze, to jest chyba tutaj najgorsza ulica w całym Frankfurcie. Tam ktoś zwija sobie, kurczę, jakieś narkotyki, drugi coś tam wciąga z ulicy. Trzeci tam jeszcze coś innego robi. Bezdomnych to jest tutaj, kurczę, na każdym kroku. Widzieliśmy sobie sklep, w którym są między innymi bluzy i koszulki marki Champion, która jest chyba jakąś, nie wiem, promocją tutaj tego całego wydarzenia. Jakiś partnerem. No widzicie, wszędzie są tu logo i w ogóle. Stajesz na DJ-ce i gramy. Znowu trafiliśmy na pana, co sprzedaje kiełbaski. Śmiesznie wszystko ma przy sobie, nie musi nigdzie tego stawiać. Pierwszy raz takie rzeczy widzę, naprawdę nigdzie nie widziałem takich rzeczy. A my co, powoli chyba szykujemy się naszego na tego Red Bullka. Idziemy na chałupę. Bo niestety tak widzicie, zaczyna padać. O. Słuchajcie, w środku to jest tyle ludzi, że pracownicy biorą aparat i robią zdjęcia po prostu, nie wiem, do jakiejś gazetki czy gdzieś. Teraz czekaliśmy na ten stolik chyba z 20 minut, jest taki malutki. I ogólnie chyba dlatego, że ci Amerykanie albo tej amerykańskiej drużyny tutaj przyjechali fani, no nie?
I pewnie wszyscy chcą się solidaryzować z amerykańską restauracją. Dzień później. Wczoraj pocelowaliśmy klamkę. Jak widzicie. Dzisiaj mamy drugie podejście. Miejmy nadzieję, że już wszystko będzie git i trafimy właśnie tu, gdzie jest napisane na samej górze, czyli Red Bull Dance. No widzicie? I musimy teraz wymienić opaski, w sensie na opaski nasze bilety. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś kolejki wielkiej, bo pada. No właśnie, jak widzicie, pogoda nas nie rozpieszcza cały dzień. No ale jesteśmy więcej na wysokości jak Polsza, więc nie ma co się dziwić, że pogoda. Dobra, idziemy po drodze, mamy już taką wielką kolejkę. Mam nadzieję, że to nie jest to. Zobaczcie, jak fajnie. Widzieliście kiedyś tyle miniaczów z taką puszką Red Bulla na górze? Kiedyś takie jeździły po wawce, ale to jakiś czas temu. Ale to jest normalnie chyba za 20 pod rząd. I taki fajny na przodzie, duży autobusik. A, on jeździł właśnie po całym Frankfurcie, tak przez te dwa dni jak byliśmy. I grała w nim muza. Pamiętacie wczoraj? Nikogo tu nie było, kurczę, bo pustka. A teraz jest tu tyle ludzi. Szczerze nie spodziewałem się, że aż tyle będzie tutaj osób czekało w jakiejś kolejce, nie wiadomo na co. Dobra, nastaliśmy, wpiszmy się w wielkiej kolejce, ale jesteśmy. Patrz, jaka kolejka wielka. Zobaczcie, jesteśmy w środku. Fajnie to wygląda, teraz chodzimy na nasze arenkę, scenę. Ludzi to od groma. Ogólnie dostaliśmy takie opaski białe. One się podświetlają na niebiesko i czerwono, więc pewnie dałem takie info, na kogo głosujemy, bo to jest podobno właśnie widownia głosuje, kto ma wygrać. Tutaj mamy wszystkich uczestników i finalistów. Tutaj kibicujemy Jędrasowi. Jest z Polski, szkoda, że go umieścili na mapie Rosji. Trochę dziwnie, no ale okej. Okay. Tak zwykle zamieszanie. Chcieli nas wpuścić na niebieskie miejsca, czyli takie najgorsze. Musieliśmy się cofnąć i oczywiście bez fiskania dostaliśmy jeszcze czerwone paski. Ale pani taka zdziwiona, że jak to was nikt nie sprawdził? Bym nas nikt nie sprawdził, nikt nie przeszukał, nikt nie sprawdził plecaków i poszliśmy sobie tak, jakbyśmy byli, nie wiem, jakimiś bez biletu w ogóle ludźmi. Nikt nie zeskanował. Dobra, teraz oficjalnie idziemy. Jezu, ale problemy. Mamy 18:40. Dobra, wchodzimy, zobaczymy, jak to wygląda. No nawet fajna ta hala. Trzeba zająć fajne miejsca i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, mamy już nasze miejsca. Mogliśmy usiąść sobie tam albo tu, więc spoko, będzie fajnie wszystko widać. Zobaczcie sobie, tak to jest, jak zostaje się gwiazdą w jeden dzień. Taki się ma właśnie fajny, nie wiem, statuetkę, puchar, jak to się nazywa. I wszyscy wykładają tego telefony, żeby zrobić sobie zdjęcie razem. Spoko. A tak to wygląda od podszewki. Tutaj wszystko się dzieje, jest nagrywane live i w ogóle, monitory, nie monitory. Spoko.
Powiedzcie mi, dlaczego tutaj jest w Niemczech takie coś, że mają większość taksówek właśnie ma czarne takie zderzaki? Jak wiecie, to dajcie oczywiście znaka w komentarzu. No, troszkę mi się brzydko nałożyło to ciastko, ale jak widzicie, jesteśmy w naszym ulubionym miejscu tutaj w hotelu. No, niestety dłużej się nie udało zostać, bo nie można po prostu. No, ale mamy teraz jeszcze z 5-6 godzin na to, żeby sobie pochodzić po mieście, więc lecimy dalej. Słuchajcie, tak sobie idziemy i ogarnęliśmy, że mniej więcej jakiegoś małego podsumowanka nie zrobiliśmy wczorajszego wieczoru, więc... Dokładnie, wczoraj więc byliśmy na tym evencie, jak widzieliście, było super. Wygrała oczywiście Waxi, czyli ta dziewczyna, która tańczy walking. Koreanka, z południowej Korei. Było super, naprawdę mega utalentowani ludzie, fajne miejsca mieliśmy nawet, chociaż od tyłu sceny, ale wszystko mega blisko widzieliśmy. No wszyscy, fajna organizacja. Wszyscy co wychodzili, ci najlepsi tańcerzy byli koło nas, a my z nimi filmiki w ogóle. Tak, zbieraliśmy piątki i tak dalej. Co nas zdziwiło, nie było jakiegoś takiego zaopatrzenia w Red Bulla darmowego, tylko było do zakupu, no ale... Fajne było to, że nie było przekupionych sędziów, tylko wszyscy sędziowali, co byli na stadionie. Tak. Zdecydowała, więc super. A kolejna edycja w Mumbai się odbędzie za rok. Wróciliśmy do naszych klimacików, pomimo że dzisiaj trochę tak tutaj nie jest za bardzo świątecznie, bo widzicie jaka jest pogoda, ale klimacik zawsze tu jest fajny. Prawie trafiliśmy na nasz wylot. Prawie, musieliśmy się wracać teraz. To lotnisko jest tak ogromne, że naprawdę idzie się zgubić. To jest terminal A, wejście A albo B. Zobaczcie, mamy A36. Ile kurczę pokazuje stąd minut, żeby tam dojść. Nieźle.